Ostatnia prezentacja, czy jakiś globala za 2 złote, tak, czy jakiś internet za 2 złote. W zależności od wielkości ISP, koszty zakupu, treści zakupu ultrafelu, zakupu łącz, stają się coraz rzęsiejszym tematem rozwagi. Na początku, na pokruszu, tylko anegdotę powiem, ponieważ nasi handlowcy byli rozliczani prowizji związanej z zakupnością danego przedsięwzięcia. Jeden z nich się pytał, dochodził, no, cały czas dociekał, z czego ten internet jest, skąd on się bierze i gdzie go się kupuje. No, to jest i to było bardzo istotne. Nie zajmuje się, no to nie jest ważna sprawa, no ale dobra, nie mogę tego pytania się ciągle powtarzać, ale to przedyskutujemy. Internet się znikąd nie bierze, jest za darmo. No ale jak to tak? No tak, no jest akurat w Frankfurcie za darmo. Chciałbym tylko ściągnąć do Polski, no ale ten kabel jest do Poznania za darmo. No tak, no to się trzeba z kimś mówić. Potem trzeba ściągnąć do Wrocławia, tak? No to we Wrocławiu tak. No ja mam serwerowni, chciałbym tutaj jakoś rozdzielić, rozbudować, zrobić taryfy. Potem trzeba go wypuścić gdzieś na miasto. No tak, no trzeba dzierżawy jakieś mieć tutaj w telekomunikacji polskiej, w ROJ i tak dalej. No to potem trzeba jeszcze dobudować końcówkę. No to trzeba amortyzować. No i to jest ta cena internetu. No tak, to internet się zada. No tak, tylko jak pójdziesz na wszystkich kosztów, to ci to zrobią cenę internetu. I w końcu to zrozumie. Czyli internet jest za darmo, a produkujemy go naprawdę my. I teraz jak go produkować najtaniej, żeby nie płacić za coś, co produkuje lekarnie. No to służą właśnie X-y. Jednym z nich jest X. Właśnie. Tak. Może zacznę od ostatniego numer 2. Blix to jest taka krótka historia. Powstał dosyć dawno. Powstał w roku 1998. Miał już pierwsze wcielenia, a to jeszcze łącza HDS-owe. Potem i to jest obecnie najstarszy X w Polsce. Miał oczywiście wzloty i upadki, czyli po technologii HDS-owej, kiedy przekroczyliśmy gigabity, on się zdeprecjonował, przez jakiś czas był martwy. Natomiast teraz znowu przyszły czasy, w którym on od 3 lat nabiera gabarytów z powodów różnych elementów, które i faktów, które na naszym polskim rynku w ostatnim czasie się zadziały. Nie będę tutaj w tej historii i co się teraz obecnie dzieje, ale to na różnych forach, co w Izbie Komunikacji Elektronicznej i w innych miejscach widać, wpływa na to, że jest to projekt, nad którym musimy się pochylić i nabiera kolorów gabarytów. Dlaczego się warto podłączyć do X? Po pierwsze, warto wymienić większość swojego ruchu, największą część swojego ruchu bez opłat za pasmo. A pozostałe rzeczy kupisz hurtowo. Czyli oprócz tego, co można wymienić za darmo, część polskiego ruchu trzeba niestety jakoś tam kupić. Natomiast łącza międzynarodowe też można podzielić na 2 elementy, czyli europejskie X-y. Do nich można zaliczyć DFX, AMSX, LINX i no, teraz coraz częściej Moskwa. Oczywiście są też mniejsze, Praga i tak dalej, ale to już jest... Proszę? Nie, tak, tak. No to... Oraz to, co już musi nam polecieć poza, czyli to, co nie jest zawarte w X-ach, czyli przede wszystkim język kontynentalny, ruch oraz europejski nie zawarty w X-ach. Dlaczego warto się podłączyć do X-a? Dlatego, że nie pochodzimy z Warszawy, całe te wszystkie usługi staramy się brać tutaj od zachodniej strony Polski. One pochodzą właśnie z Niemiec, z Poznania, zapinamy. Do tej pory nie mamy dobrego połączenia z Warszawą i się z tym szczycimy. Mamy i w stronę Katowic, mamy w stronę Poznania, Szczecina, i teraz się kroi jeszcze kilka elementów. No, mamy Warszawę zapiętą przez Kowa, tak, czyli jako drugi link i to nam obecnie wystarcza. Prawdopodobnie wylądujemy jeszcze dodatkowym łączem do Warszawy z innych przyczyn, ale to staramy się, aby to była alternatywa z Warszawy.
W naszym węźle dajemy dostęp za darmo do IPTV, w tej drugiej opcji, którą Pan Profesor prezentował, w opcji, w której provider musi składa sam sobie te usługę telewizyjne z poszczególnych elementów, czyli sam zawiera umowy kontraktowe, sam kupuje minerowe, sam kupuje swoje boxy, to też musi mieć header. Header może sobie kupić, a może od nas dostać cały, wszystkie sumienie headerowe za free, oczywiście pod warunkiem uzyskania zgód od dostawców treści, które są tylko formalizmem, jeżeli umowa na daną treść się zawrze. Zasoby dostawców treści. To jest osobna rzecz, to jest na slajdzie, w którym to prezentuję. X to nie tylko jest ruch między providerami, bo wtedy to on by się sprowadzał do torrenta, który jest peer-to-peerem, czy jakiś inny direct connectu, ale ważny jest też kontent, który w danym X się znajduje, który pochodzi od dostawców treści. Czyli to są portale, lada chwila czeka na serial Netflixa, to są Google Cache, Akamai, tego typu rzeczy. Historię powiedziałem, że większość tych firm już teraz nie istnieje, ale są dosyć ciekawe jakieś tam Internet Designer, Zidza, Multinet, Profuturo, Polkronik, Omnitel, był też prowadzony. Także to jest fajna historia. Obecnie sytuacja wygląda tak, z naszym Brixem, czyli mamy sobie trochę land pomiędzy miastami. Jednocześnie służy nam to do naszego centra telewizyjnego. W tych miastach, które tu widzimy, mamy też punkty dostępu do sieci Agnes. Zdarzy się połączyć do wielu z nich, aby ten nasz kontent telewizyjny otrzymać. Jeśli ktoś chce, natomiast tym modelu Paweł mówił, że składamy z wniosku poszczególne usługi, to oferujemy wewnątrzwagę. Ponieważ zwykle w tym momencie ludzie chcą otrzymać multicast, a my kontaktujemy multicast i unicast. Już wrócamy i cały dyskusja o Polsce jest w unik właśnie. Jeśli chodzi o platformę sprzętową, to wybraliśmy teraz ten najnowszy układ Sony Bright Staton z Dotcoma, a on się właśnie wcielił między innymi wielki network. Jego przepustowość jest bardzo duża, ponad terabit, przy ponad gigabicie pakietu per sekund. Także to jest bardzo fajnie, to wygląda. Co jest to istotne, on się bardzo mało grzeje, ciągnie bardzo mało prądu. No i pozostałe rzeczy, na które można zwrócić uwagę, to jest jedna mikrosekunda zwłoki przy przeswitchowaniu, przekazaniu pakietu dalej. Czyli warstwa druga bardzo ważna, warstwa trzecia nas nie interesuje, gdyż X działa warstwy drugiej. I teraz, ale pokazać, dlaczego można kupić sobie spokojnie ten internet za 2 złote. Pokazałem wczoraj zrobić zestawienie ruchu z Korbanku, jak wygląda obecnie poziom. Na którym łączu ile nam leci ruchu. I okazuje się, że na łączu global, czyli leci 23%, czyli to, co mam, nie możemy kupić taniej, to co musimy już kupić najdroższe. Na UX-ach leci nam 20%, na Polmixie leci nam 17% i w Rixie zachodniej, czyli OpenPrint, to jest za darmo, leci 40% ruchu. Czyli 40% mam za darmo. Przełóżmy teraz na stawki. Global pozywa 65 euro za mega, EUX po pół euro za mega, Polmix po 40 groszy, a Eurodin bez opłat za pasmo. Sumując to przez te współczynniki, wychodzi nam, że jest to grubo poniżej 2 zł, że megabit internet kosztuje nas 1,31 zł na wczoraj. No, ciekawe. Oczywiście to jest to, co już musimy zapłacić, czyli to, które są w rozmowie tej anegdoty, było jakby za darmo, bo prosimy o internetu, to jest to utrzymanie, to jest serwis, to jest prąd, to są optymalizacje i tak dalej. Natomiast koszty zakupu są takie, czyli są względnie małe i zapraszamy, żeby zwiększać wolumen zakupowe, co tylko zmniejszy opłatę, którą my ponosimy dla mega, również dla nas, dlatego jesteśmy zainteresowani. Super. No ta łyżka 9. Xy utrzymują się, czyli switch musi mieć prąd, płaci się perform. Za gigowy 70 zł, za 10 gigowy 199 zł. Lokacja jest niekonieczna, bo chyba, że ktoś chce jakieś dodatkowe switchy gdzieś tam można postawić. To jest oczywiście wyciąg z tego cennika, gdzie najistotniejsze rzeczy, on jest troszeczkę dłuższy, bo w nim znajdują się również różne rodzaje transmisji. Po Polsce też można sobie kupować wilany, LAN-2. Pomiędzy miastami mogą sobie tam swoje wizje urzeczywistniać. Także to jest
nadal bardzo atrakcyjnie to wygląda. I teraz dostawcy treści. Oczywiście prowadzimy rozmowy z kilkoma jeszcze dostawcami treści, które nie są sfinalizowane, tylko o tym nie mogę powiedzieć, ale rzeczy, które istnieją, to jest Google też, mamy dostęp, mamy Akamaya, mamy Peering z Silicon Electric, którzy ma też wiele, bardzo wiele różnych zasobów dostępnych. No wiem, już tam wypełna żądanie, które od nas można pobierać. Mamy też sygnał telewizyjny dla rozwiązań dla szpitali i hoteli, czyli jakby podpór tego naszego rozwiązania trendowego oraz wszystkie kanały, które są dostępne dla wios. Jeżeli ktoś podpisze odmowy patentowe z dostawcami treści, one są tu technicznie do odebrania. Czyli to jest ten ruch, który jakby powstaje i się generuje od nas. Ruch, który powstaje w tym open peeringu, czyli jest jakby za darmo. Czyli w cenie worku za darmo. Jak można dojechać do Brixa? Oczywiście jakimś operatorem międzymiastowym i tutaj mamy duży wybór. Jest kilka elementów, kilku operatorów jest jeszcze w trakcie zgody budowy, ale jest dosyć pokaźna lista, jest SAP, HAVA, TEN, GDS, teraz wybiorą się tu mówiła, CZES, zmieni właściciela, banka została. Taka telefon też już nie wiadomo jak on pociągnie, ale jest. Ja już zastąpiłem, jeszcze wnętnie. A w naszym budynku to już od bardzo mamy czasy. Oraz kilka nowych rzeczy, które tam powstaje. Zatem praktycznie wybór jest duży. Można się dołączyć do któregoś z tych punktów w Polsce, ale właśnie zapraszam do Wrocławia. Gdyż wtedy są najkrótsze czasy i najwyższe czasy najmniej elementów prowadzenia. Jak można się uruchomić, jak można uruchomić te usługę Avios Lips? Kilka elementów teraz. Przede wszystkim, jeżeli przeprowadzam testy, to robimy poprzez Wasp IP. Nie potrzeba dana, można zrobić testy w ciągu 2 godzin i być przekonany do naszej usługi, jeżeli jesteśmy dobrze skomunikowani. Piątkiem jest sieć Orange, która nie ma pieniędzy polskich i tam jakość usług jest poniżej akceptowanej oglądalności, tak? Jeśli chodzi o rozwiązania strumieniowania ciągłego. Pozostałe sieci mają dosyć dobrze skierowaną bazę IP i możemy tutaj testy przeprowadzać z marszu, czyli w ciągu jednego dnia klient jest w stanie przetestować usługę. Oczywiście warto złożyć dla produkcji, dla uruchomienia produkcji LANA do jednego lub drugiego naszego produkcji we Wrocławiu lub w innych miejscach Polski, w Warszawie, w Poznaniu, w Katowicach, aby ustrzec się ataku DDoS, które pojawiają się w internecie, albo jeszcze są parametrami transmisji. Dobrze, ataki się zdarzają, każdy pewnie większy prowadził kilka razy dosyć już doświadczył i wie, że potrafi skutecznie zrobić łącze. Jeżeli chcemy telewizję uchronić przed tym, no to separujmy to, wdzielajmy pasma i róbmy to gangane. Aczkolwiek to pozostawiamy tutaj decyzję po stronie ISP, jak chcemy jakość. Czasami ktoś jest naprawdę w jakimś miejscu, w którym każdy bilan kosztuje go tonę złota miesięcznie i może postawić tylko na własne. Tak to wygląda, czy możemy, ISP może mieć bilany do poszczególnych jakichś różnych pracy, albo po prostu przez internet, który w 40% jest open peeringiem, tak? Czyli jest bardzo duża szansa, że się zamknie z tego open peeringu, jeżeli ISP używa już punktu wymiany, tak jak WIS, czy konwencji WIS, czy podobnie. I teraz jak połączyć się z WIPS-em? No to oczywiście uruchomić 4 bagiety do w zależności jak provider jest zorganizowany. Czyli jeden do computingu, jeden do Wixa, do Wixa globala. To jest chyba już ostatni slajd. Co warto posiadać? Warto posiadać redundancję właśnie w tych usługach i niektóre usługi są tajemnie, można powiedzieć, się zawierające. Czyli global zawiera wszystko, ale fajnie właśnie z backupem do UX-u. Tak samo jak Polnix zawiera całą Polskę, czyli jest też w dużej, zwykle też
backupem na OpenClick. Jeżeli tu jest ten poważny traktuj klientów, to ma przeważnie dwa routery, żeby przyjmowały swoją USB-u podczas awarii. I wtedy warto, żeby każdy router tutaj miał dostęp do wszystkich usług. Oczywiście po stronie już ISP, nie unikamy, jak to jest zorganizowane, tam powinna być zrobiona redundancja. W tym momencie tutaj pomyłka, patrz, zależnie, że powinno być wszystko z jedynką. No, z naszej strony tak samo można odebrać to po dwóch routerów, które pracuje z naszym. Dziękuję za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Są jakieś pytania do Wyksa? Nie, już dzisiaj wystarczy. Dziękuję bardzo.